Witam serdecznie, dzień dobry, Piotr Niszczor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj drugie czytanie projektu ustawy o wiatrakach, tak zwanej ustawy wiatrakowej. To jest jeden z tych elementów kamieni milowych, które mają nas przybliżyć do uzyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy. I pytanie, czy w pana ocenie głosowanie, które pewnie za chwilę w Sejmie podczas tego posiedzenia będzie dla tej ustawy decydujące w kontekście przyjęcia jej. Czy też w pana ocenie Solidarna Polska, która od dłuższego czasu krytykuje zapisy tego projektu, może doprowadzić do sytuacji, w której ten projekt nie przejdzie? To bardzo dobry projekt ustawy, nad którym zarówno Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a później Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało nad tym projektem ustawy przez blisko 2 lata. Projekt został bardzo szeroko skonsultowany publicznie, zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ale także z przedsiębiorcami, nie tylko tymi, którzy mają inwestować, mają wytwarzać energię w lądowych farmach wiatrowych, ale przede wszystkim z tymi przedsiębiorcami, którzy potrzebują tej zielonej, odnawialnej energii, żeby zachować konkurencyjność swoich firm, produktów, usług na rynkach europejskich i światowych. Dzisiaj w dobie kryzysu energetycznego liczą się dwie rzeczy w tym starciu globalnej rywalizacji, mianowicie jak największy udział odnawialnej energii w finalnym produkcie danego przedsiębiorcy i oczywiście cena tej energii. Zarówno te dwa elementy są tutaj kluczowe z punktu widzenia tej regulacji tego projektu ustawy, który został w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowany. Ale panie ministrze, pan mówi o tym, że to bardzo dobry projekt, ale zupełnie innego zdania jest koalicjant Solidarna Polska. Jak pan do tego podchodzi? Czy może pan dzisiaj z czystym sercem powiedzieć, że przekonaliście koalicjanta do tego, żeby zagłosował za tym projektem ustawy? Ja jestem przekonany, że Solidarna Polska to bardzo odpowiedzialny partner, to ludzie, którzy, partner polityczny w naszej koalicji, zresztą bardzo, bardzo ważny. Natomiast to ludzie z dużym nastawieniem patriotycznym i myślę, że również dobrze życzą każdemu polskiemu obywatelowi, zarówno temu, który będzie korzystał z tej zielonej energii, jak też temu obywatelowi, który podjął wielkie ryzyko, rozpoczynając działalność gospodarczą, realizując projekty, czy to w obszarze energetycznym, czy to w innym obszarze biznesowym, gdzie jest ogromne zapotrzebowanie na energię. I my musimy dzisiaj doprowadzić do konsensusu. I taki, mam wrażenie, że taki konsensus został wypracowany, bo jak zapewne pan redaktor wie i nasi telewidzowie, na 2 tygodnie temu na posiedzeniu Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych została zgłoszona poprawka, wydłużając tą minimalną odległość od zabudowy mieszkaniowej do elektrowni wiatrowej z 500 do 700 metrów. Ja osobiście... To było mocno krytykowane przez środowisko tych, którzy zajmują się wiatrakami. Oni twierdzą, że tego typu rozwiązanie jest dla nich niekorzystne. Panie redaktorze, to jest rozwiązanie nie najlepsze dla polskiej gospodarki, dlatego że ja uczestnicząc w pisaniu tej ustawy, w pracach legislacyjnych, miałem także wielką przyjemność konsultować te rozwiązania z ekspertami, między innymi z naukowcami Polskiej Akademii Nauk, którzy wydali w ubiegłym roku 2022 obszerny raport na ten temat w zakresie oddziaływania na środowisko, na człowieka tychże urządzeń. I o te badania były też wynikiem wieloletnich obserwacji w zakresie hałasu, oddziaływania na środowisko we wszystkich aspektach. I trzeba powiedzieć, że to, co zostało, ta rekomendacja z tego raportu, która wynika, mianowicie odległość 500 metrów, ona
tutaj uwzględnia wszystkie kwestie, które powinny być przyjęte w tej regulacji. Natomiast liczy się skuteczność. Wiemy, że w polityce ważna jest skuteczność, więc jeżeli taki kompromis na Komisji Energii, jak sądzę także na posiedzeniu plenarnym, będzie zaakceptowany, że ta odległość zostanie wydłużona z 500 na 700 metrów, to no, warto w tym kierunku pójść, żeby można było jeszcze rozwijać tę energetykę wiatrową na lądzie. Z tego prostego powodu, że to jest dzisiaj najtańsza energia dostępna na rynku, poniżej 250 zł za 1 MWh. Ale jeszcze, panie ministrze, pamiętam kilka miesięcy temu Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, dzisiaj wiceminister rolnictwa, mówił o tym, że tego typu liberalizacja przepisów, to konsekwencją tego będzie gigantyczny najazd złomu z Niemiec, złomu, czyli tych wiatraków, które są pan redaktor mnie tutaj prowokuje, ale muszę niestety powiedzieć, że ja opieram się na faktach, a nie na populistycznych półprawdach czy wręcz nieprawdach, bo już dzisiaj obowiązuje w polskim prawie przepis, który uniemożliwia budowę rozebranego wiatraka, starego, przechodzonego wiatraka. To mogą być tylko i wyłącznie nowe urządzenia zainstalowane, fabrycznie nowe zainstalowane urządzenia z gwarancją pochodzenia od producenta. Stąd też no, tutaj akurat głos pana ministra Kowalskiego przywołany, mówiąc delikatnie, mija się z prawdą. Ta zasada już dzisiaj obowiązuje w polskim prawie, a w projekcie ustawy dodatkowo podnosimy poziom bezpieczeństwa zarówno wobec środowiska, ale także jeżeli chodzi o techniczny nadzór Urzędu Nadzoru Technicznego UDT, który po pierwsze na etapie realizacji projektu budowy tych farm wiatrowych ma ścisły nadzór nad wykonawstwem, a potem także przeglądy techniczne w ściśle określonych terminach w trakcie funkcjonowania tych farm wiatrowych. Więc tych zagrożeń, o których pan redaktor przywołał, na które wskazywał pan minister Kowalski, po prostu już nie ma w obecnie funkcjonującym stanie prawnym, a też w ustawie, która jest dzisiaj procedowana w Sejmie, dodatkowo podnosimy poziom bezpieczeństwa. To jest kwestia tych wiatraków lądowych, tych, które stoją na lądzie, ale przecież szereg inwestycji strategicznych polskich spółek to wiatraki morskie. Tu pytanie, te projekty będą realizowane w terminie, czy też przyciągną się? A jeśli tak, to kiedy ewentualnie te farmy wiatrowe na Bałtyku mogą stanąć i zostać uruchomione? Póki co jesteśmy w terminie, w całym terminarzu realizacji tych wielkich projektów. Tutaj chcę powiedzieć, że to jest ogromna skala inwestycyjna, nakłady rzędu 120 do 130 miliardów złotych całej wartości tych projektów. Stąd też tak wielkie projekty infrastrukturalne, które możemy porównać do autostrad, lotniska czy innych wielkich inwestycji infrastrukturalnych, wymagają czasu. Czyli projekty oddziaływania na środowisko, projekty budowlane, badanie dna morskiego, kontraktowanie całego łańcucha dostaw. Przede wszystkim trzeba wybudować infrastrukturę taką jak porty instalacyjne, porty serwisowe, statki, które będą, specjalistyczne statki, które będą budować czy służyć do budowy tych urządzeń. To wymaga czasu i pierwsze turbiny wiatrowe w polskiej ekonomicznej części Bałtyku zostaną wybudowane w drugiej połowie 2025 roku. Rok 2026 to już można powiedzieć południowy Bałtyk stanie się dużym placem budowy i w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach kolejne moce, które zgodnie z planem, to też zostało zapisane w ustawie o wytwarzaniu energii, promowaniu wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych. Obecnie jest to poziom 10,9 gigawata mocy zainstalowanej, która ma powstać do roku 2040, ale już... Czyli jaki to będzie procent w tej całości tej produkowanej w Polsce energii? Ale dokończę zdanie. Już w ustawie, która lada miesiąc trafi pod obrady parlamentu, ustawie o nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, podniesiemy wolumen docelowo do roku 2040 do poziomu 18 gigawatów. Niektórzy eksperci twierdzą, między innymi z Uniwersytetu Pomorskiego z Gdyni, jeśli się przejęzyczyłem, to przepraszam, ale Uczelnia Techniczna z Gdyni,
twierdzą naukowcy, że ten potencjał polskiego Bałtyku jest znacznie większy, nawet powyżej 30 gigawatów, ale ostrożnie idźmy krok po kroku. Najpierw zacznijmy od tych farm wiatrowych na morzu, które już prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał pozwolenia, na które toczą się w tej chwili przygotowania do realizacji tych projektów. Jaki procent? 20% polskiej energetyki będzie opartych o generację energii elektrycznej właśnie na polskim Bałtyku. To jest wielka wartość, także przy okazji trzeba powiedzieć, że powstanie kilkadziesiąt, powyżej 50 tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy i przy bezpośrednim wykonawstwie tych urządzeń, ale także w firmach powiązanych, dostarczających urządzenia, które będą tam wbudowane, wmontowane. I tutaj muszę podkreślić, że naszą największą troską od samego początku przygotowania tego projektu było podniesienie local content, czyli udziału polskiego wkładu, polskich przedsiębiorców, polskich uczelni, polskich instytutów badawczo-naukowych, po to, aby jak największy procent tego, co widzimy na obrazie pracujących turbin wiatrowych, było udziałem polskiego przemysłu, a de facto także polskiego budżetu, pośrednio poprzez podatki, opłaty, żeby całe społeczeństwo, całe państwo miało z tego jak największą korzyść. W tym celu powołaliśmy porozumienie sektorowe, drugie na świecie po Wielkiej Brytanii, zawarte we wrześniu 2021 roku. Dzisiaj ponad 250 firm z Polski, z Europy i ze świata uczestniczy w tym porozumieniu, które jest zawarte pod auspicjami ministra klimatu i środowiska, a koncentrujemy się właśnie na tym, żeby każdy z tych uczestników dobrowolnie zobowiązał się do tego, aby uzyskać określony procent udziału local content, czyli polskiego wkładu na każdym etapie realizacji projektu. To jeszcze, panie ministrze, pytanie o magazyny energii, no bo wiadomo, że przy takich inwestycjach, jak inwestycje w to zielone źródła energii, potrzebne są też magazyny energii. Jak ten problem ma być rozwiązany? Tutaj działamy na kilku poziomach. Po pierwsze, ten minimalny, najniższy poziom, można powiedzieć, w skali gospodarstwa domowego, w skali małej firmy, to są magazyny, które w tej chwili uzyskały dofinansowanie z programu Mój Prąd, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i możemy uzyskać nawet 16 tysięcy złotych dotacji na zakup domowego magazynu energii. Jest to stosunkowo wysoki poziom dotacji, bo jedna megawattogodzina pojemności magazynu energii kosztuje dzisiaj na rynku około 4-5 tysięcy złotych. Jeżeli takie przeciętne czteroosobowe gospodarstwo domowe potrzebuje około 4 megawattogodzin takiej pojemności magazyn energii, to myślę, że ten poziom dotacji 16 tysięcy złotych jest na tyle dużym impulsem, który każe nam się zastanowić w zakresie zakupu takiego urządzenia. Z pewnością to w masowej skali nasycenia rynku doprowadzi do tego, że będzie system elektroenergetyczny bardziej stabilny, bardziej bezpieczny. Drugi poziom magazynów energii to magazyny instalowane na sieciach średniego, niskiego napięcia, przy transformatorach, szczególnie w tych lokalizacjach, gdzie jest tak zwane wyspy solarne, dużo fotowoltaiki na dachach osiedli domów jednorodzinnych. Tam z pewnością ścinanie pików energii w słoneczne dni poprzez akumulowanie, magazynowanie nadwyżek tej energii w magazynach przyczyni się do większego bezpieczeństwa, do większej elastyczności systemu energetycznego i można powiedzieć, że jeszcze ten trzeci, największy poziom bezpieczeństwa poprzez magazyny, czyli elektrownie szczytowo-pompowe. Tutaj pan premier Mateusz Morawiecki powołał specjalny zespół międzyresortowy, który pracuje nad realizacją elektrowni szczytowo-pompowych. W przygotowaniu jest ustawa, która również lada miesiąc jest właściwie gotowa. Rada Ministrów przyjęła ją na stałym komitecie w ubiegłym tygodniu. Rada miesiąc trafi pod obrady parlamentu, gdzie będziemy przyjmować specjalne regulacje dedykowane budowie elektrowni szczytowo-pompowych. Pierwsza z takich elektrowni powstanie na Dolnym Śląsku. To elektrownia szczytowo-pompowa Młoty w Kotlinie Kłodzkiej, niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo ważna elektrownia, która stanowi taki duży backup, magazyn energii, który możemy w krótkim czasie, kilku do kilkunastu minut, uruchomić w sytuacji, kiedy nam tej energii brakuje. Załóżmy, że nie ma wiatru, nie ma słońca, albo jest awaria bloku węglowego i wtedy możemy w krótkim czasie uruchomić duży wolumen energii, który stabilizuje system energetyczny w całym kraju. Takich elektrowni szczytowo-pompowych docelowo ma być wybudowanych kilka.
kilka, od 6 nawet do 10, to będzie uzależnione przede wszystkim od finansowania, ale także warunków topograficznych. Polska jest raczej krajem nizinnym, płaskim, ale też są miejsca już dedykowane, wyznaczone do budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Na jednym wydechu mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stabilizowanie systemu elektroenergetycznego w przyszłości, gdzieś w horyzoncie roku 2030 i dalej, ważne będą także kawernowe magazyny wodoru, kawernowe w kawernach solnych, które akurat Polska ma największy na świecie potencjał w tym zakresie, i magazynowanie odnawialnego wodoru, chociażby z nadwyżek produkowanych z morskich farm wiatrowych, magazynowanego w kawernach solnych, może służyć nam do tego, aby w konwersji przez ogniwa paliwowe stabilizować system elektroenergetyczny. Te działania już się rozpoczynają. Być może ktoś powie, że to jest długi horyzont czasu, ale jeśli dzisiaj nie postawimy tych pierwszych kroków, tych fundamentów nowego systemu energetycznego, to zostaniemy w taki duży dystans do innych państw europejskich, a mamy naprawdę ogromny potencjał do tego, żeby być liderem na pewno w Europie, jeśli nawet nie na świecie, w tym zakresie. Musimy to wykorzystać. Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Wracamy już za chwilę.